spoko, euro spoko, piłka leci hen wysoko. Jesteśmy już trochę zmęczeni. Drugą noc spaliśmy w aucie, więc o jakieś 8 rano się zebraliśmy z centrum i przyjechaliśmy, żeby położyć się na plaży. Póki co jest pusto. Jedna mała wycieczka, póki mamy auto. Jesteśmy w centrum Altei. To jest chyba trzeci albo czwarty dzień podróży. Jest to bardzo ładne małe miasteczko położone blisko morza, zadbane. Jak spotkałem się z Polakami, z którymi spędziłem 3 dni, oni wrócili do Polski, ja zostałem sam. Naprawdę docenia się ludzi, docenia się to, co się ma w Polsce, kiedy znajduje się tutaj, nie mając ze sobą niczego. Mimo że to jest jakieś, można powiedzieć, negatywne doświadczenie, bo jest się samemu, nie wie się, gdzie się będzie spało, to i tak się trafia na jakichś ciekawych ludzi i ma się naprawdę inny pogląd już na niektóre rzeczy po czymś takim. Teraz idę z powrotem do Włocha, właściwie do Amerykanina, który ma łódkę, którego spotkałem pierwszego dnia. Estupendo, super majo, divertido, buen chiquito, everything was cool, great, thank you so much, all the best for all our friends in the Polish canal. Ja jestem z Włochem i panem z Korei Południowej i pijemy wina włoskie. Ciao a tutti, io sono Fabio e in questo momento vi parlerò della carta d'identità italiana. Dowód osobisty we Włoszech to cały czas jest w wersji papierowej. 우리가 서로 잘 모르는 사람들끼리 이렇게 만나서 반갑고 Mikael and Fabio. 코리안 랭귀지 즐거운 추석을 맞이하기를 바라면서 나스드라베. 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 Dostaliśmy się właśnie na Uniwersytet Medyczny. Hola! Hola! Estamos en España! Ole! Jestem z Polkami. Równie gorące z Alicante. Tutaj kolega ma mnóstwo szalonych przygód. Tak. Taki szalskiego kanału. I wafla. No, pozdrowienia gorące z Alicante. Nie zbyt gorące, ale jest super. Oby więcej szalonych przygód. No. Za Polskę. Koko, koko, euro, spoko, piłka leci, hen wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy. Naszym doping dajmy. Nie śpiewałyście. No. It's blinking, so right now it's recording. Hi guys. Hi guys. We'll just climb on a tree. He will be climbing. W bardzo dziwnej toalecie. Można coś tam zrobić. I tak i nie. Salute. No, no. Ładnie powiesz? Na zdrowie. Na zdrowie. Cześć. Wracam do Polski. Pierwszy raz jestem pijany na lotnisku. Ktoś mi powiedział, że jak jest się pijany na lotnisku, to dużo szybciej leci lot. Więc spróbowałem. Puścili mnie. Zobaczymy, jak będzie przebiegał czas. Szybko zasnę. Obudzę się i będę w Polsce. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez przeszkód. I nareszcie dotrę do Polski. Będę mógł odpocząć.
cieszyć się znajomymi, Polską, klimatem i wszystkim. Zawsze jak jestem po podróżach, to strasznie tęsknię za Polską. Nawet jak mi tydzień nie ma w Polsce, to czy mam taki jakiś, nie wiem, lokalny patriotyzm, który powoduje to, że zawsze chcę wrócić. Więc do zobaczenia.